Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. Witam serdecznie nowych widzów oraz tych, którzy cały czas mnie obserwują. W dzisiejszym odcinku trochę poopowiadam o drewnie. A więc moi drodzy, jeszcze ważna rzecz, informacja dla osób, które zaczynają obserwować mój kanał Tapicer w akcji. Ważne, żebyście subskrybowali kanał, żeby byli na bieżąco z nowymi filmami. A więc moi drodzy, tak jak przed momentem wspomniałem, dzisiaj troszeczkę informacji takich podstawowych, może ciekawostek dotyczących drewna generalnie. Ja sobie przygotowałem tutaj plastry drewna, z których naprawdę możecie zrobić cudowne rzeczy. Czy zawiesić je, wykorzystać je jako panel ścienny dla ozdoby, jako stolik kawowy, podkładkę na książki, świece, doniczki, czy cokolwiek tam sobie zapragniecie. Są różne rozwiązania. A więc gdzie możemy zakupić takie plastry? Oczywiście na stronach internetowych, różnych aukcjach, albo mieć znajomego leśnika. Mam tutaj przygotowany stolik akacjowy, bukowe plastry. Tak jak wspomniałem, można je wykorzystywać na różne sposoby. I parę takich informacji. Generalnie drewno ma budowę higroskopijną, czyli się kurczy i rozszerza pod wpływem wilgotności, można powiedzieć. Dlaczego pęka? Ponieważ się kurczy. I ważna informacja dla Was, i to jest bardzo istotne, bo z reguły, jeżeli kupujecie te plastry z różnych aukcji, one w różnym stanie do Was jakby są wysyłane, z reguły są mokre. I tu jest ważna informacja, nie możecie tych mokrych plastrów wkładać sobie gdzieś do domu, gdzie jest ogrzewanie, a już broń Boże na jakieś systemy grzewcze, grzejniki czy cokolwiek przy jakichś piecach czy nawiewach, ponieważ wysychanie tego drewna będzie bardzo szybkie i będzie właśnie się działo coś takiego, nawet w dużo większym stopniu. Natomiast dla niektórych osób jest to nawet bardzo atrakcyjne, że właśnie są jakieś takie pęknięcia. Między innymi drewno jest zabezpieczane po to, czy lakierem, olejem, żeby po prostu nie było tej takiej dużej wymiany, bo ona zawsze będzie, ale żeby nie było dużej wymiany tej wilgotności w tym drewnie, żeby to drewno tak mocno nam nie pracowało. Taka ciekawostka, może gdzieś na starych zdjęciach albo zobaczycie przy takich tradycyjnych stolarniach, jeżeli jest drewno leżakowane, bo tak to się mówi, te boczne krawędzie, tak tutaj, były zamalowane farbą. Po co to robiono? Żeby zatrzymać tą wodę, tą wilgoć w środku, żeby ona równomiernie była z drewna pozbywana, bo ona tutaj na tych przekrojach zawsze ma największy jakby ubytek, można powiedzieć, najszybciej wysycha, no i te drewno po prostu później pęka. One powinno być w odpowiedni sposób właśnie leżakowane. Tych informacji o drewnie naprawdę jest mnóstwo, jest wyginanie, kurczenie się, paczenie się drewna itd., itd. Może nie będę o tym rozmawiał, może w innym filmie, jeżeli Was to będzie bardzo interesowało, to trochę więcej będę Wam mógł poopowiadać. Co jeszcze na temat tego drewna mógłbym Wam powiedzieć? Oczywiście mamy różne twardości drewna i gęstości, od bardzo lekkiego drewna, już nie wspominam o drewnie egzotycznym, gdzie naprawdę czasami jest bardzo, bardzo lekkie, po nasze drewno krajowe, bukowe, w miarę twardo drewno, ciężar właściwy też jest dość spory. No i oczywiście tutaj mamy piękne usłojenie, tu mamy przyrost roczny, czyli liczy się ciemny słój z jasnym, to jest roczny, jasny to jest wczesny, ciemny słój to jest ciemny przyrost, tak, to jest ten późny przyrost i to jest roczny przyrost, dlatego generalnie możemy policzyć, ile drzewo miało lat. W tej chwili już jest drewno, bo tutaj jeszcze jest ważna informacja, też bardzo często mylona. Drzewo i drewno. Drzewo żyje, drewno to jest plaster w tej chwili, czyli drzewo zostało ścięte, czyli to jest drewno. Nie przejmujcie się w czasie
czyszczenia czy szlifowania będzie Wam pewnie kora gdzieś tam odpadała, ale moim zdaniem jest to urok tego naszego stolika czy plastra. Tutaj jeszcze jest nie do końca wyczyszczone, przedmuchać. Oczywiście musimy to odpowiednio przygotować, przeszlifować papierami ściernymi, ponieważ jeżeli my dostajemy taki plaster, jest on po prostu szorstki, no musimy go koniecznie wyszlifować, żeby była powierzchnia gładka. Nie wiem, czy będzie to widoczne, one często te drewno też wygina się, paczeje się, jest zagłębione albo wypukłe, to też na to możecie sobie zwrócić uwagę, czy będziemy mieli drewno w ten sposób położone, czy w drugą stronę. Zaczynamy oczywiście szlifowanie jakimiś elektronarzędziami ręcznie. Myślę, że tutaj chyba, że ktoś jest naprawdę takim zwolennikiem ręcznego szlifowania, ale trochę tu jest, uwierzcie mi, tego do przeszlifowania, więc jakieś elektronarzędzia. Zaczynamy od większej gradacji papieru ściernego. Proponowałbym tutaj nawet od 60, 30 zacząć. Pamiętajcie ważną rzecz, nie przeskakujemy gradacji. Jedne osoby twierdzą, że to jest dla oszczędności. Uwierzcie mi, że właśnie tak nie ma. Oszczędność jest wtedy, jeżeli lecimy sobie po kolei wszystkimi gradacjami, żeby te drewno było ładnie wyszlifowane. Tu jest przed szlifowaniem, tu jest po. Jak widzicie, jest różnica. Z tego samego drewna wycięte. Akacja ma różne kolory, taki trochę nawet żółtawy, jak tutaj na załączonym obrazku. W jaki sposób i czym to zabezpieczać? W zależności do czego potrzebujecie. Można to zabezpieczyć woskiem, czy barwiącym, czy bezbarwnym. Przed woskiem możemy sobie nadać, za momencik może tutaj zrobimy małą próbę, nadać jakiś kolor, jaki będzie nam odpowiadał, zaolejować, więc tutaj jest jakby wybór, należy tylko i wyłącznie do Was. Informacja taka ważna, że generalnie woski, oleje musicie co jakiś czas powtarzać. Jeżeli chodzi o lakiery, jeżeli dobrze zabezpieczycie, no to wtedy macie pewność, że ten stolik czy podkładka, cokolwiek tam będziecie mieli, będzie Wam dużo dłużej służyła. Ja osobiście, jeżeli potrzebuję jakąś, nie wiem, podstawkę, na przykład pod doniczkę, to z reguły zabezpieczam go lakierem jachtowym, żeby miał większą odporność na wilgoć. Pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby też mieć taką świadomość, że jeżeli sobie nakładamy bejce, kolor zjaśnieje pod wpływem wyparowania rozpuszczalnika naszego, w zależności też jaką bejce sobie użyjemy, bo też tutaj długo by można było opowiadać, jakie mamy rodzaje bejc, bo tego jest trochę. Natomiast generalnie ona nam trochę zjaśnieje. A więc przechodzimy do zrobienia parę tam kolorów na naszym plastrze. Bardzo ważna rzecz, pamiętajcie o tym, żeby zawsze dokładnie wymieszać bejce przed jej nałożeniem, a jeżeli drewno, które malujemy, stół, cokolwiek bejcujemy, jest z dużych rozmiarów, co jakiś czas zamieszać sobie, żeby ten barwnik, który ewentualnie opadnie na dno, żeby był wymieszany, żeby nie było różnicy kolorystycznej. Ja osobiście używam sobie zwykłej gąbki do nanoszenia, można sobie jeszcze też pędzelkiem nanosić. Zamaczamy, generalnie jeżeli sobie nanosimy tą bejcę, ja tutaj nie będę namaczał całości, ja całą tą gąbkę zamaczam, wyciskam nadmiar tej bejcy i wtedy po prostu sobie ją nanosimy. Tutaj, żeby nie zrobić plam, pozwoliłem sobie tylko nanieść niewielką ilość. A więc, moi drodzy, wykonaliśmy sobie próbę kolorystyczną, no i teraz tylko wybór należy do Was, który kolor albo jakiś inny niż ja użyłem, który sobie wybieracie, zabezpieczacie sobie, bejcujecie, zabezpieczacie drewno lakierem, woskiem, to co wcześniej wspomniałem, to już jakby jest uzależnione tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli mamy to już zrobione, wykonane, możemy sobie wykorzystać na przykład kółka,
i je po prostu zamocować. 3-4 będziemy potrzebować. Ich zamocowanie też jest w miarę istotne, w zależności do czego ma służyć nasz plaster. Jeżeli zamocujemy w ten sposób kółka, no to plaster będzie się kręcił wokoło, czyli nie przesuniemy go w bok. Jeżeli chcemy, żeby plaster nam się przemieszczał, czyli chcemy koniecznie w czasie odkurzania przesunąć go, no to wtedy te nóżki musimy w jednym kierunku sobie ustawić, żeby można było go przesunąć w jedną stronę, w jednym kierunku. Chyba że potrzebujecie, żeby był tak zwany mobilny, no to wtedy kółka na łożyskach. Ewentualnie, jeżeli robicie sobie stolik właśnie z akacji, tutaj akurat wykorzystałem nogi harpin i generalnie to wszystko. Stolik jeszcze mogę powiedzieć, że został ten akurat zaolejowany. No i cóż, moi drodzy, to chyba wszystko w tym odcinku. Trochę nietypowym tapicera w akcji, bo tylko o drewnie, ale mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Komentujcie, lajkujcie oczywiście. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.